Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. I tak Impel przejął Marek Solarewicz. Wiadomo już, że jego zatrudnienie to wersja oszczędnościowa. Za tą decyzją bowiem poszły ruchy kadrowe. Z klubu odeszła największa gwiazda, Katarzyna Skowrońska, do lata. Kilka dni później nadeszła kolejna niedobra informacja. Impelu nie było stać na zatrzymanie swojej rozgrywającej Mileny Radeckiej. Oprócz wspomnianych zawodniczek, wrocławską drużynę na pewno opuszczą także Lenka Dir, Christine Hildebrand, Karolina Costa-Grande i Magdalena Gryka. Ważne kontrakty mają obecnie Aleksandra Sikorska, Monika Ptak, Agata Sawicka i Agnieszka Konkolewska. Do tego grona należy dołożyć młode i Joannę Kaczor. Kapitan zostaje na pokładzie na kolejny sezon. To na razie jedyna pozytywna informacja. Co dzieje się w Ślęzie? Też zmiany. Klub na pierwszego trenera powołał Arkadiusza Rusina. Na razie szefowie wrocławskiego zespołu nie mówią o koszykarkach, które opuszczają stolicę Dolnego Śląska. PR jest mocno pozytywny. Tak jak działacze zapowiadali, tak zrobili. Budowę ekipy na rozgrywki 2016-2017 rozpoczęli od kontraktowania Polek. Postawili najpierw na reprezentantkę kraju Agnieszkę Śnieżek, później na kolejną reprezentantkę kraju Agnieszkę Kaczmarczyk. To na razie jedyne transfery. Działacze jednak informują o kolejnych zaawansowanych rozmowach. Teraz pozostaje nam tylko czekać na szczegóły. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.